zespoły odpowiadają pozycjom, które zajęły na ostatnich mistrzostwach świata. Polki z numerem 8, gdyż były na 8 miejscu. Amerykanki z 9, bo były 9. A oto zespół Niemiec, bardzo dziś mocny. Fessel na pierwszej zmianie, a potem Zeller, Hermann i ta rewelacyjna biatlonistka Gessner, która przecież w biegach narciarskich jest już wicemistrzynią olimpijską 2010 i świata 2009. Niemki wygrały tutaj, wygrały w historii mistrzostw świata raz tutaj 10 lat temu, z tym, że w zupełnie innym składzie. Najczęściej wygrywały Rosjanki i reprezentantki ZSRR. Taka sztafeta wygrywała 6 pierwszych rywalizacji na mistrzostwach świata między 54 a 74 roku. Finki z Marią Lizą Halmalainen przełamały ich w 78 roku w Lahti. Potem były Norweżki, potem znów ZSRR, Rosja 5 razy z rzędu, ale od czasu, kiedy w 2001 roku po raz ostatni wygrały Rosjanki, to już nigdy potem nie wygrały. Tytuły bronił Norweżki, poprzednie tytuły 2 zdobywały Finki. Dwie pierwsze zmiany techniką klasyczną, dwie następne zmiany łyżwą. Jeszcze tylko tak, jeszcze już, żeby zamknąć ten historyczny wątek, do 72 roku do Sapporo rozgrywano sztafetę 3 razy 5 km. Od Falun, od 74 na Mistrzostwach Świata rozgrywa się sztafetę 4 razy 5 km. Trasa trudna, warunki dzisiaj podobne do wczorajszych, chociaż nie ma, jest trochę mniej słońca, ale jest równie ciepło, a więc tam będzie miękko. Na jednym okrążeniu, każde okrążenie liczy po 2,5 km, czyli każda zawodniczka musi wykonać 2 takie okrążenia na tej swojej zmianie 5-kilometrowej. Suma podbiegów na 2 okrążeniach to 384 metry, a zatem jest szansa, żeby tutaj robić przewagę, nadrabiać nad rywalkami. Justyna Kowalczyk biegnie na zmianie razem z Teresą Jochałk, razem z Emmą Wiken, no, która nie jest specjalnie mocna, jeżeli chodzi o technikę klasyczną, z Kerttu Niskanen, młodą Finką. Nawiasem mówiąc, fińska sztafeta jest w ciekawym składzie, bo bez Lahtenmäki, Przemku, co mnie troszeczkę zastanawia. W ogóle z tego momentu, kiedy wygrywały Finki przed 4 laty w 2009 roku w Libercu, tylko Roponen, Ritaliisa Roponen jest w tym składzie. Ubyła już i Saarinen, oczywiście także i Kuitunen i Muranen nie biegają. Jeszcze kto jest przeciwnikiem w tej chwili biegnącej Korneli Kubińskiej w sztafecie norweskiej, o tym mówiliśmy już, Heidi Weng, Ida Ingemarsdotter, która ma już tutaj srebrny medal indywidualnie, oraz w sztafecie sprinterskiej, więc 2 srebra. W sztafecie fińskiej Anne Kilonen, najlepsza z Finek w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W sztafecie włoskiej Lucia Scardoni, no, kiedy biegały jeszcze Longa i Folis, to Włoszki były mocne. U Niemek Fessel, doskonale znana, tutaj zdobywała swoje pierwsze szlify, swój debiut zanotowała 10 lat temu na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme. W rosyjskiej sztafecie Julia Iwanowa, naprawdę mocna. W słoweńskiej Barbara Jerzeszek. My mamy Kornelię, w amerykańskiej Sandy Bjornsson, najmniej znana z czwórki amerykańskiej, bo potem Randall na drugiej zmianie z Justyną, Elizabeth Steffen piąta na 10 km dowolnym i Jessica Diggins mistrzyni wraz z Kicken Randall w sztafecie sprinterskiej. Jak mówiłem, 384 metry podbiegów, to jest jeden z nich. Poszła tam po lewej stronie, bo dość długo wahała się z takim przyspieszeniem troszeczkę Heidi Weng. Cały czas od początku, od startu prowadzi Ida Ingemarsdotter, to jest wicemistrzyni świata w sprincie. Pamiętamy fantastyczny bieg Szwedki w tym finale, a teraz już wskoczyła na pierwsze miejsce młodziutka Norweżka Heidi Weng. Kornelia w tej chwili pracuje za francuską Aurore Jean z numerem 12. Na czele Heidi Weng, tak jak powiedziałeś. Jeśli chodzi o Kornelię Kubińską, 23 w biegu łączonym, 54 w sprincie i 37 na 10 km dowolnym. To może nie brzmi imponująco, to 37 miejsce, ale biorąc pod uwagę, że Kornelia zdecydowanie lepiej biega klaskiem niż łyżwą, to było dobre miejsce. Bardzo wysoko w tej chwili i w tym momencie sztafety tej pierwszej zmiany Daria Gajazowa, sprinterka kanadyjska, czwarta w Libercu w sprincie w tym roku. Była czwarta w Libercu w tym króciutkim, takim właśnie nietypowym sprincie na 800 metrów. To było właśnie bieganie klasykiem, a zatem z tego powodu to jest pewnie, ona się tak wysoko plasuje. Kornelia Kubińska na razie spokojnie trzyma kontakt z całą tą czołówką. Na razie grupa jest dosyć zwarta, jeszcze nie ma tutaj
możliwości rozrywania tej grupy, chociaż już te zawodniczki tam w sumie przecież startuje 16 sztafet, te troszeczkę słabsze jakby zaczynają odstawać, ale tutaj nikt nie forsuje specjalnego tempa. Na razie Heidi Wenk, Inda Ingemarsdotter, każda po swoim torze i dwa rzędy za nią. Bardzo tam daleko zagubiła się Barbara Jerzeszek. To jest Słowenka, wszystko to są sprinterki tej stawacie słoweńskiej. Jerzeszek, Wisnar, Fabian, Czebaszek. Norweżki, Szwedki, Kanadyjki zaskakująco wysoko. Gajazowa pracuje, Kylonen i Finki na czwartym. Polska w tej chwili na dziewiątym miejscu, to za nami Rosjanki, ale oczywiście ta kolejność w tej chwili na pierwszym pomiarze czasu jeszcze niczego ostatecznego nam nie mówi. Przypomnijmy, że Polki raz startowały w tym sezonie Pucharu Świata. To było w Jeliwarę na początek 25 listopada. Zajęły 12 miejsce, ale wtedy, jak to w Pucharze Świata, mogły startować poszczególne kraje, wystawiać po kilka reprezentacji. Gdyby w związku z tym zredukować to wyłącznie do pierwszych reprezentacji poszczególnych krajów, Polki zajęły 8 miejsce i to było ważne 8 miejsce, bo zakwalifikowały się dzięki temu do startu na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Widzą Państwo, jak jedzie Marta Gajazowej do tego stopnia, że aż tam musiała popchnąć zawodniczkę jadącą przed nią. Tam zdaje się była przed nią Heidi Wenk. Heidi Wenk na czele, Szwedki na drugim miejscu, Gajazowa i Francuzki. Piąte są Niemki, gdzie jest Kornelia w okolicach wciąż 9 miejsca. Kornelia Marek, Justyna Kowalczyk, Paulina Maciuszek, Sylwia Jaśkowiec. Taki był skład i taka kolejność sztafety, która zajęła 6 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w sztafecie w Libercu, tam gdzie 6 miejsce na Mistrzostwach Świata zdobyła polska sztafeta, Justyna Kowalczyk biegła na pierwszej zmianie, nie na drugiej, ale teraz już będzie ona tą następną zawodniczką, która ruszy na trasę. Na razie tutaj cały czas wszystko razem, wszystko w grupie, a więc dobrze. Zaczepiła o którąś z zawodniczek. Fesel, ale tutaj leży inna chyba, czy to nie jest... Kylonen? Może Kylonen, trzeba będzie spojrzeć. Gdyby to była Kylonen, to by było to zawirowanie wśród zespołów walczących o medal. Tak, Kylonen to jest przecież biegnie w sztafecie brązowej fińskiej z Mistrzostw Świata, ostatnich w Oslo. Zaraz zobaczymy, czy to była numer 3, czy to był numer 3. 25-letnia, świetnie biegająca klasy, więc zresztą wszystkie Finki to robią znakomicie. Druga była w Kenmore na 10 km klasy, ten Kylonen. No, ale na razie jeszcze nie widzimy. Tutaj Wenk, Ingemarsdotter, Gajazowa troszeczkę słabiej pod ten podbieg. I patrzmy, czy to jest trójka, nie trzyma narta wyraźnie. Kylonen chyba. No, chyba Kylonen, bo tak ten numer jest dosyć, ale sylwetką przypomina mi Finkę. Za chwilę będziemy mieli drugi punkt pomiaru na tej pierwszej zmianie po 2,5 km, czyli pierwsze okrążenie za nimi będzie i dopiero na tym drugim zacznie się już, myślę, ostre ściganie, bo te dwa podbiegi z pierwszego plus następne to będzie już takie przygotowanie organizmu do tego, aby się urywać tutaj. My tak będą myślały pewno te najlepsze. Kornelia Kubińska, widzimy ją w tej chwili w tym rzędzie po lewej stronie na 5. miejscu, więc mniej więcej na 9., 10., bo tutaj w obydwu rzędach po 5 zespołów. Na razie cały czas ta duża grupa, jeszcze 8-9 zawodniczek i to biegają do tego drugiego punktu pomiaru po 2,5 kilometrach. Czyli pierwsza pętla zakończona, Ingemarsdotter, wysoko bardzo Estonki, Ojaste, Gajazowa czwarta, Austriaczka Kornelia jest na 9. miejscu. Ale to jest 2 sekundy, więc to wszystko w grupie. I Kylonen rzeczywiście upadła, bo Finki dopiero na 13. miejscu. Fesel się tam też zaczepiła, ale jak Fesel szybko odzyskała rytm i jest w czołówce, a Finki teraz dopiero dobijają. Kylonen musiała zatem sporo sił włożyć na ten pościg. Przypominają sobie Państwo sprint, jak Justyna upadła i jak wiele sił musiała włożyć, żeby dognać ostatecznie te zawodniczki, zajęła 6. miejsce, ale podkreślał to trener, to jest ten moment właśnie upadku, zahaczenia. Kylonen z tamtej strony, obok Fesel, Niemka z piątką. Co robi Kylonen? Przewraca się, Fesel ją omija z trudem, za nią jeszcze Rosjanka Iwanowa. O, to jest ta chwila. Podkreślał to trener Wierietelny, jak dużo Justyna straciła energii na pogoń w finale. No tak, oczywiście, bo ona jeszcze ambitnie postanowiła dogonić tę grupę, pokazać, że jest bardzo mocna, bo była piekielnie mocna. Przecież pamiętamy, że każdy bieg
Biergen i Justyna biegały oddzielnie, ćwierćfinał, półfinał i we wszystkich biegach Justyna była szybsza od Biergen, więc nie ma powodu wielkiego, żeby nie była również szybsza w finale. Heidi Wenk bardzo mocno, za nią rusza PSL, patrzę, Inge Mars Dotter, ona troszeczkę jakby słabiej. Wenk rzuciła taką przerzutkę typową dla Norweżek, a szczególnie dla Teresy Jochał. Ona urywa się w tej chwili Wenk. Odjechała od nich dosłownie, jakby miała zupełnie inne przełożenie, gdybyśmy to porównywali do kolarstwa. Jak Kornelia. Kornelia na 8-9 pozycji. Zaskakująco wysoko były tam Estonki, Kanadyjki, Gajazowa wciąż się dobrze trzyma. Drugie są w tej chwili Szwedki, za nimi Francuzki, obok Kanadyjki. Niemki na 5. miejscu, na 6. Rosjanki. I jest 7. w tej chwili Kornelia Kubińska. W sztafecie francuskiej na pierwszej zmianie Aurore Jean, a więc także sprinterka. Sprinterki wystawili na te pierwsze zmiany zarówno Szwedzi, jak i Francuzi. Licząc na to, że no, taki bardzo już przedłużony sprint, może to coś z tego wyjdzie, ale jak widzieliśmy tutaj, Heidi Wenk wykorzystała swoją lekkość. Ona jest najlżejsza oczywiście, pewnie od Inge Mars Dotter, od parę kilogramów i pod tę górę uciekła. Tak będzie to wyglądało. Sztafeta i Norweska z dużą przewagą już w tej chwili po tym drugim podbiegu nad Szwedkami i nad resztą. Teraz Francuska wyskoczyła do przodu, czyli Jean Aurore. Tak, to był decydujący dla tego układu atak. Ale miękko jej to poszło, bez żadnego wysiłku. Tam nie zareagowały rywalki od tej góry. To jednak pokazuje, jak świetnie przygotowane wytrzymałościowo są zawodniczki, właśnie wszystkie zawodniczki z Norwegii. Aurore Jean i Francuzki. Na 3. miejscu Szwedki. Na 4. Niemki. Na 5. Rosjanki i za Rosjankami wolne pole, także tracą pozostałe zespoły do tej pierwszej piątki wyraźnie. Ale znakomitym rytmem biegnie Heidi Wenk. Przypomnę, ona pokazała się właściwie po raz pierwszy szerszej publiczności w Kusamo, w tej Ruka Triple, gdzie zajęła 3. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Tam druga była Justyna Kowalczyk, wygrała Biergen, przypomnimy. I teraz Rosjanki tam mocno, Iwanowa. Iwanowa wyprowadza sztafetę rosyjską na 2. miejsce, tam razem z Francuską. Fessel słabo pod tą górę, spadła na 5. miejsce. Kornelia Kubińska była tam na czele tej grupy goniącej. No i zadajemy sobie tylko pytanie, jak duża będzie strata do czołówki Korneli po pierwszej zmianie, ale to jeszcze chwilkę. A jeszcze ciekawsze pytanie jest, ile nadrobi nad Jochał Teresę Justyna Kowalczyk, bo właśnie i czy one, nadrobi, no i czy bo nadrobi. Jochał na pewno będzie bardzo zobaczymy, mocna. Zobaczymy. Justynka jest trochę głodna już chyba, myślę, biegania po tych przerwach. Nie startowała, przypominamy, w tym biegu na 10 km, a zatem zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Na razie świetnie wygląda Heidi Wenk, duża przewaga, 3,8 km. Taki będzie następny punkt pomiaru. Jean Aurore i za nią Iwanowa. To jest 2. i 3. sztafeta. Już się to rozsypało. Mówiliśmy, na 2. okrążeniu to się musi stać, ponieważ suma tych podbiegów jednak robi swoje. Ona męczy zawodniczki. Heidi Wenk pracuje na kolejne złoto dla Norwegii. Tych złotych medali Norwegia ma w historii 3. A więc ewentualny 4. złoty medal. Finki mają 4. Rosja ze Związkiem Radzieckim razem na 22 dotychczasowe biegi sztafetowe, 14 złotych medali. Nieprawdopodobne osiągnięcie. I teraz zobaczymy, jaka jest przewaga Norweżki nad Francuską i nad Rosjanką. A więc troszkę nietypowo Szwedki. Tutaj Inge Mars Dotter osłabła. 9,6. To nie jest duża przewaga dla Justyny Kowalczyk. To jest oczywiście do odrabiania, no ale potem. Co będzie potem? To jest trudno się biegnie Inge Mars Dotter. Teraz Szwedki ze stratą prawie 20 sekund i Niemki tuż za nimi. Na 6. miejscu Amerykanki i Bjornsson. Amerykanki to jedne z kandydatek do medalu. Austriaczki na 7. Kornelia ze stratą 29,3 sekund, więc prawie 30 sekund straty. Na 8. miejscu polska sztafeta. Amerykanki, przypominamy, mistrzynie świata stąd, z Baldikiemy, w sztafecie sprinterskiej, Kicken Randall i Jessica Diggins. Taki był skład tej sztafety. Diggins pobiegnie na ostatniej zmianie, Kicken Randall na 2. To ciekawe, bo ona niezbyt dobrze biega techniką klasyczną, ale jest dość krótko, więc tutaj wybór był chyba niewielki, bo i tak samo Stefan biega lepiej łyżwą, no i Diggins też. A
Heidi Łęk, ogromna teraz ta przewaga po tym zjeździe, gdzie ona nabrała ogromnej szybkości, Francuzki i Rosjanki za nimi, a my dlatego wspominamy o Amerykankach, że w tym jedynym biegu w sezonie Willivare Amerykanki zajęły trzecie miejsce. Bjørnsen, najsłabsza z nich, tutaj biegnie, ale potem już będą biegły te coraz mocniejsze zawodniczki. Heidi Łęk tymczasem przyprowadza norweską sztafetę na pierwszej zmianie, na pierwszym miejscu z już ponad 10-sekundową przewagą. Jeszcze kawałek. Utrzymuje cały czas dobry rytm. W tym momencie zerwania pod te drugie wzniesienie o wiele, znaczy najbardziej strome. To się stało. Nie zareagowała zupełnie Ingemar Zdotter, więc Szwedki w tej chwili na czwartym miejscu traciły po 3,8 km prawie 20 sekund. Teraz pewno może to być więcej, bo raczej Jean Oro, to jest zaskoczenie, że francuska sprinterka, klasyczna sprinterka, trzyma się znakomicie. Iwanowa biega dobrze dystansa, więc tutaj jakby wszystko w normie, chociaż na razie ten układ 1-2-3 jest dość zaskakujący, bo ani Amerykanki, na które tutaj liczyliśmy, że mogą powojować o medal, to oczywiście dopiero pierwsza zmiana, jeszcze wszystko się może zmienić, ani Szwedki, ani Niemki, no a właśnie francuski Rosjan. Jest Fessel. Jest Fessel na czwartym miejscu, Austriaczki, Szwedki, sztafeta Stanów Zjednoczonych. Finki nadrabiają po tej Kylonen z trudem, jest tutaj i obok Kylonen Kornelia Kubińska, ale to jest w tej chwili w granicach 9-10 miejsca. Najważniejsza jest różnica czasu, nie tyle miejsce, bo miejsce tak, to tam nieistotne. Natomiast ile stracimy po pierwszej zmianie do... No właśnie, o czym możemy marzyć? Mówiliśmy o szóstym miejscu. Gdyby było ósme, też nie powinniśmy tak znowu narzekać. No, nie powinniśmy narzekać, ale na razie jeszcze szóste jest w zasięgu naszym, może nawet wyżej. Wszystko jest możliwe, ponieważ właściwie to będzie wyścig Norwegia sobie i reszta świata sobie. Bo przecież ten układ wcale nie musi się utrzymać. Francja, Rosja na drugim i trzecim miejscu, to się może zmienić. Tutaj nie są tak wielkie przewagi między następnymi drużynami. Norwegia po prostu knockout na pierwszej zmianie. Chociaż no, 9,3, te 10 sekund się utrzymało. Francuskie Rosjanki tracą po 10 sekund. Już ruszyła Tereza Jochał. Już czeka Justyna Kowalczyk, ale jeszcze musi trochę poczekać. A ta za chwilę przed nami tutaj przedefilują kolejne sztafety. Tereza Jochał ruszyła. Mistrzyni świata stąd już z Val di Fiemme w biegu. Znakomicie Austriaczki, Amerykanki, Finki, Szwedki dopiero na ósmym miejscu. My na 10 ze stratą 37,1 sekundy. Justyna Kowalczyk czeka w tej chwili na Kornelię Kubińską. Już rozpoczyna lekko ruszać. Teraz musi być klepnięcie w ramię i Justyna startuje. A przed nią Finka, no bo po tym upadku Finki miały trudności. Niskanen rusza przed Justyną Kowalczyk, Jochał, jak mówiliśmy, u Norweżek, Wiken w sztafecie szwedzkiej, w sztafecie włoskiej Topranin, w niemieckiej Katrin Zeller, w rosyjskiej Iksanowa, słoweńskiej Wiznar, nowoamerykańskiej Kicken Randall. Francuska. Ale w austriackiej, tak. Wiesz, Austria smutna pobiegła znakomicie. Smutna pobiegła znakomicie. Austriaczki na czwartym miejscu, 27 sekund. Ale teraz tak, oczywiście Polki tracą 37, czyli Justyna 37,1 sekundy do Norweżek. Natomiast wszystkie inne drużyny to jest już w granicach 20 sekund i mniej. I znacznie mniej, więc przesuwanie się na pewno za chwilę nastąpi. Przekazanie dobrej energii, bo nie pałeczki, zostało wykonane. Na 10 miejscu na razie są Polki, czyli Justyna Kowalczyk ruszyła z 10 pozycji ze stratą 37,1 do prowadzących Norweżek. Realne jest odrobienie, no przynajmniej do 4 miejsca do Austriaczek, bo to jest nieduża strata 10 sekund, ale myślę, że i Rosjankę jest w stanie złapać i Francuzkę też Justyna Kowalczyk. No, trudno będzie złapać Jochał, bo 37 sekund straty na 5 kilometrach. Justyna piekielnie mocna, pewnie czas netto będzie miała najlepszy, ale Jochał też jest piekielnie mocna. No ale my sobie będziemy to spokojnie obserwować. Pierwszy punkt pomiaru po 1300 metrach na tej drugiej zmianie. Oczywiście zobaczymy i pamiętamy, tam są dwa bardzo mocne podbiegi. Suma tych podbiegów, przypomnę raz jeszcze, 384 metry. Już jest Justyna, już jest na piątym, Myka, tak. Na szóstym miejscu w tej chwili. Już tylko Niemka przed nią. I Austriaczka. Z numerem 13. Austriaczka to jest w sztafecie austriackiej po smutnej biegnie Stadlober. Potem są już mniej znane zawodniczki, a więc Katarzyna Smutna chyba była tym gwoździem takim tej sztafety austriackiej. No i Teresa Jochałk.
jak zwykle swoim rytmem, ona pod każde wzniesienie uruchamia ten rytm, zresztą Justyna też. Ostatnio mówiliśmy o tym, zwracaliśmy na to uwagę, Biergen zaczęła biegać techniką Justyny, czyli takim krótkim krokiem, bardzo drobnym ściegiem, który bardzo szybko wznosi w górę, tylko utrzymanie tego oczywiście no, wymaga dobrej wydolności organizmu. Rosjanki przed Francuzkami w sztafecie rosyjskiej, widzimy teraz Aliję Iksanową, w sztafecie francuskiej biegnie Celia Amonie, a Justyna Kowalczyk już dogoniła czternastkę, czyli Austriaczkę. Za Justyną w tej chwili Niemka Katrin Zeller. Justyna swoim rytmem na razie tutaj jeszcze nie ma takiego mocnego włączenia. Spokojnie bardzo biegnie Justyna, ale proszę zobaczyć. Spokojnie, luźno, nawet nie wrzuciła tej swojej maszynki podbiegowej, a oddala się od rywalek. A zatem tu wyprowadzenie na najpierw musi się przykleić do tych dwóch, francuski i rosjanki, a potem spróbować wyprowadzić sztafetę przynajmniej na drugie miejsce. Już jest na czwartym miejscu Justyna Kowalczyk, no. Także już z dziesiątego jesteśmy na czwartym. No tak, no 10 tak, sekund już odrobiła na tych pierwszych tysiącu kilkuset metrach zaledwie. Tak, wiedzieliśmy, że tak będzie i po drugim okrążeniu, czyli na drugim okrążeniu powinno zacząć się już takie naprawdę przykładanie mocy do tego biegu. Myślę, że Justyna już będą zawodniczki zmęczone na zmianie i tam spróbuje Polka skrócić dystans maksymalnie do Teresy Jocha. Teresę daj spokój. Chciałoby się powtórzyć piosenkę, którą kiedyś śpiewał Wiesław Gołas. Tymczasem Justyna Kowalczyk ma już tylko 10 metrów straty do trzeciej sztafety. Za Justyną usiłuje się utrzymać Katrin Zeller, Niemki na piątym miejscu. No i zobaczymy teraz, ile te straty wynoszą. Przewaga Jochaug nad drugą sztafetą na pewno wzrosła. Szwedki daleko, daleko również Włoszki, ale tu po Włoszkach bez Folis, bez Longi chyba gospodarze nie mogli się wiele spodziewać. Popatrz, ile wzrosła przewaga Norweżek. Tymczasem już dochodzi Justyna do Francuzek i do Rosjanek. Ale nie tylko ona dochodzi, również podciągnęła te trzy biegnące razem z nią sztafety Justyna. I proszę zobaczyć, teraz już jest ten podbieg. I Justyna już jest na drugim miejscu. Odrobiła w tym momencie Justyna Kowalczyk 7 sekund do Terezy Jochaug, bo wystartowała za nią o 37,1 sekundy, a jest w tej chwili o 30 sekund. Norwegia, Polska. Taki jest teraz układ sztafety. Jochaug, Justyna Kowalczyk, potem Rosjanki, Francuzki, Finki, to tam są nieduże między tymi sztafetami oczywiście różnice, ale za chwilę te różnice zaczną się powiększać. Justyna na pewno podejmie takie wyzwanie, żeby maksymalnie zbliżyć się do Norweżek, czyli do Teresy Jochaug. Teresa Jochaug tymczasem mknie w dół, a te pozostałe sztafety jeszcze były na podbiegu. To jest taki moment, w którym ta różnica gwałtownie rośnie. Potem ona z kolei podbiega, inne zjeżdżają, maleje, więc tak może to wszystko falować. No, widzą Państwo, wielka jak zwykle energia ruchów Teresy Jochaug. O złapaniu Norweżki. O, i proszę zobaczyć, Justyna ma już w tej chwili 20-30 metrów przewagi nad Rosjankami i Francuzkami. A więc Justyna na drugim miejscu goni Terezę Jochaug. A to jeszcze nie koniec tego pierwszego, tej pierwszej pętli 2,5-kilometrowej. Dopiero to się stanie za niebawem. Teresę Jochaug oczywiście czuje już te biegi, które dotychczas wykonała. Nie startowała w sprincie, ale ten bieg łączony, bieg na 10 kilometrów, oba na pewno już się odkładają gdzieś. Poza tym widzę, że tutaj też ma narty na zjeżdżanie bardziej niż na trzymanie posmarowane, bo jak mówią narciarze, kopnęło po raz drugi. Trzeci. Także tutaj coś jest, jakiś kłopot ze smarowaniem nart. Tereska musi mieć dobrze posmarowane narty na zjeżdżanie, bo ona jest lekka i to jest jej najsłabszy moment właściwie w tych pojedynkach z Biergen i z Justyną Kowalczyk, bo na zjazdach one ją zawsze doganiają. Chociaż akurat w biegu na 10 km ze startu indywidualnego i tak była Marit Biergen zmęczona, że na zjeździe ostatecznie traciła właśnie do Terezy Jochaug. Siły fizyczne wbrew pozorom na zjeździe też są potrzebne do trzymania pozycji. Ale rzeczywiście, ponieważ to trzeba utrzymać i koncentrację, i pozycję. Tymczasem po wywrotce Anne Kylonen Kartu Niskanen nadrabia, bo jest w tej chwili, wychodzi na trzecią pozycję. Popatrzmy, Teresę Jochaug za chwilę będzie po 2,5 km, za chwilę wjazd na stadion, pierwsze okrążenie i dopiero teraz się zacznie zabawa. Teresę Jochaug, Justyna Kowalczyk, połowa drugiej zmiany. Pierwsza zmiana, tam powyżej 15 minut zajęło najlepszym zawodniczkom nawet pokonanie tych 5 kilometrów.
No i popatrzmy. Już Jochał 23-30 i do tego czasu teraz będziemy przymierzać następne zawodniczki, a przede wszystkim Justynę. Dla niej to jest kolejny mocny bieg, bo tutaj nie ma żartów. Natomiast dla Justyny ten bieg to jest przetarcie przed 30. Szczerze mówiąc, tak to ma wyglądać. Już jest Justyna, miała 30 sekund straty do Terezy Jochał na poprzednim pomiarze czasu po 1300 metrach. Teraz mamy 1200 metrów. Dalej Justyna odrobiła kolejnych 5 sekund do Terezy Jochał. No i teraz jeszcze będą podbiegi, jeszcze będzie ten duży podbieg na tym okrążeniu i zmęczenie już robi swoje. Sytuacja będzie się zmieniała, 34 sekundy Finki, a więc Niskanen bardzo dobrze pobiega. Amerykanki, no Kicken Randall uruchomiła swoje umiejętności biegania klasykiem, chociaż nie jest to jej mocna broń, ale Amerykanki w tej chwili na czwartej pozycji, 38,3 za Norweżkami, 4 sekundy za Finkami. No, za Justyną Kowalczyk prawie 10 sekund, potem francuski, szwedki, Niemki, Rosjanki na ósmej pozycji, a więc świetnie pobiegła Iwanowa, natomiast Alia Iksanowa nie najlepiej, nie najlepiej. No i patrzmy, ile teraz Justyna ma przewagi nad resztą. Nad Finką ma 9 sekund, 13 sekund nad sztafetą amerykańską i tyleż nad francuską, nad szwedzką, nad niemiecką o sekundę więcej, nad rosyjską jest to 16 sekund przewagi. Liczymy, że no przynajmniej 30 sekund będzie miała przewagi Justyna, powiedzmy, nad tymi sztafetami, z którymi my się możemy mierzyć, a więc może Rosjankami, może Francuzkami. Jest co rozmieniać na drobne, tylko oby jak najmniej. Oczywiście to są informacje, które będą potrzebne następnym naszym zawodniczkom, Paulinie Maciuszek, Agnieszce Szymańczak, bo one ruszą z takim potencjałem. No i teraz będą musiały jak najmniej stracić na tych swoich zmianach, chociaż tam oczywiście, bo właściwie sztafeta norweska jest poza zasięgiem, potem Steira, na końcu Biergen, ale wszystko inne jest możliwe. U Szwedek Hak Kala na ostatni, Roponen, u Finek Sarasoja, potem Herman Gessner. Gessner, Miriam Gessner to jest 22-latka, która zajęła tutaj czwarte miejsce w biegu łączonym. Biatlonistka, świetnie biegająca, medale w biatlonie drużynowe, no i również ten medal, blisko medalu w tej konkurencji indywidualnej. Jochał zmęczona, nie wygląda już tak piorunująco jak na pierwszym okrążeniu. Suma zmęczeń, to jest, no, to jest turniej te Mistrzostwa Świata. Tutaj się biega co chwila i to na pełny gaz. Oczywiście one mają świetnie wytrenowane organizmy, wracają do normy dość szybko, ale organizm zapisuje te zmęczenia, to się odkłada w mięśni. Kertu Niskanen numer 3 na trzecim miejscu, bo przed nią Justyna Kowalczyk. Pytanie tylko, o ile przed nią. Miała już Justyna 9 sekund przewagi nad Finką. Do końca tej zmiany zostało jeszcze 5 minut najwyżej, nawet mniej troszkę niż 5 minut. Ale to fajnie było widać tak w tym momencie, jaka jest moc odepchnięć kikami Justyny. I widzieliśmy przed chwilą, robiła to samo Teresę Jochał, o wiele słabiej. Justyna po każdym takim odepchnięciu od razu te narty nabierają niezwykłego przyspieszenia. Justyna pracuje, przed nią w tej chwili ten podbieg, na którym jeszcze powinna zyskać. To jest oczywiście skrót kamery, nie łudźmy się, że aż tak blisko jest Justyna. Ale to 20 sekund już. Czyli kolejne 5 wtedy by odrobiła Justyna do Terezy Jochałk. I ważne, co jest z tyłu. Ważne, co jest z tyłu. Niskanen trzyma tę odległość. Dobrze biegnie Niskanen. A potem jeszcze 5 sztafet, które biegną w grupie. I chodzi o to, żeby no, kogoś z tej grupy 5 sztafet pokonać, a najlepiej 2-3. No tak. Mówisz o wyniku końcowym. Tak, Amerykanki widzą Kicken Randall z lewej, a tu prowadzi tę grupę Szwedka Wiken. Kicken Randall zdecydowała się tak właśnie bieg klasykiem bez torów. Teraz już wszystkie lekko tą jodełką. Kicken też troszkę narty nie trzymają. Ruszyła tu Szwedka, to jest Emma Wiken, specjalistka od biegania łyżwą. Srebrna medalistka młodzieży Mistrzostw Świata właśnie w sprincie łyżwą z ubiegłego sezonu. I mamy Teresę Jochał. Zmęczona, zmęczona. To już widać, jak głęboko oddycha. Dynamika jest taka zdecydowanie mniejsza. Oczywiście technika jest też. Świetnie biega tą, tym klasykiem. Norweżki oczywiście też zdają sobie doskonale sprawę, nawet żeby Justyna Kowalczyk dogoniła Terezę Jochał, no to one mają pewnie takie atuty na następnych zmianach, że mogą biec spokojnie, nie mają się to też nadwyrężać. Ich cel to jest po prostu złoto, a nie rekord świata, bo takich się w biegach narciarskich nie mierzy. Ale lekko zaniepokojona jest Tereska, bo oglądała się przed chwilą, gdzie jest Justyna. Oczywiście im większą, no bardzo niedaleko jest Justyna, a właściwie to jest już ile? 15 metrów, to już nie jest krótka.
kamer. No nie, 20, 25. Może nie więcej i zdecydowanie skrócenie. Ile było na ostatnim? 20? Było 25 sekund na poprzednim pomiarze czasu. Na poprzednim pomiarze czasu, a więc na tym będzie już tylko... 5,4. 20 sekund odrobiła. 20 nad Teresę Jochał. Czyli... A w sumie 32 sekundy od momentu początku zmiany Justyna odrobiła nad Teresę. Dziękuję, to pokazuje, w jakiej Justyna jest w formie. Jak głodna jest biegania, walki. Tutaj też Finki mają kłopoty, konkretnie Kertoniskanen ze smarowaniem. No, no mówiliśmy, tu jest mokro, dzisiaj jest ciężki śnieg, a więc nie jest tak łatwo. Różnica temperatur między śniegiem a powietrzem jest dość spora. Ale popatrz, Niskanen ma straty do Justyny prawie 30 sekund, a miała 9, a więc straciła 21 sekund do Justyny Kowalczyk. Justyna biegnie fantastycznie, równo, rytmem, spokojnie, nie zrywa, a zatem to wszystko się układa w piękny bieg. No i to się różnie może skończyć. Może się skończyć również tym, że Justyna przeprowadzi sztafetę polską na pierwszym miejscu. To jest możliwe. Niemki teraz słabiej zdecydowanie. Celer siódma. Randall traci już prawie minutę. Na dziewiątym miejscu sztafeta włoska. Ile trzeba mieć zapasu teraz dla dwóch naszych zawodniczek, czyli dla Pauliny Maciuszek i dla Agnieszki Szymańczak, które proszę, mają siły, mają ambicje, a Justyna już za Teresę Jochał i za chwilę koniec zmiany. Koniec zmiany. No, już właściwie prawie wyrównała tę stratę. I ma ambicje jednak ją wyprzedzić. No bo jeszcze tak sobie po cichutku odegrać się na tych Norweszkach za te wszystkie tutaj kłopoty, jakie miała. I za chwilę tak będzie. Justyna pewnie przyprowadzi, chociaż Jochał nie pozwala się wyprzedzać, ale jest znacznie słabsza niż Justyna. Justyna Jochał. Taka jest kolejność. Polska sztafeta norweska. Zabawicie, w tej chwili Justyna dobiega do Teresy Jochał. 37 sekund już zlikwidowane. Proszę. Pięknie trzymają narty, dobrze odbija się, dobrze odpycha się kijkami, dobrze odbija się znów, a więc to wszystko widać, że Jochał jest zmęczona i jeszcze po raz kolejny te narty nie za bardzo trzymają. A teraz będzie już tylko zjazd do zmiany, do strefy zmian. Za chwilę skręt w prawo, oto właśnie to. Polska sztafeta przed Norweszkami, a więc mamy taki moment wielkiej sensacji. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Justyna jest na pierwszym miejscu. A my możemy sobie tylko w pierwszej osobie liczby mnogiej tak powiedzieć, żeby dodać sobie otuchy i radości. Ale to jest bardzo ważny obrazek. Proszę Państwa, za w sobotę bieg na 30 km. To jeszcze nic nie znaczy. To nie jest nic zamkniętego. Natomiast to jest sygnał, w jakiej formie, jak zdeterminowana jest Justyna. Oczywiście ta mała będzie walczyć do samego końca. Będzie chciała być jak najkrócej za Polką. No, oczywiście to nie zdejmuje odpowiedzialności z następnych naszych biegaczek, zwłaszcza z Pauliny Maciuszek, która wyruszy na trasę jako pierwsza pewnie. Potem z Agnieszki Szymańczak, która będzie kończyła tę sztafetę. A więc polska sztafeta przed Norweską na zmianie drugiej. Justyna Kowalczyk, Teresę Jochał. No niesamowity obrazek. Tak delikatnie zakładaliśmy, że może na trzecie, na drugie miejsce, ale że wyprzedzi Terezę Jochałk, no to nie przypuszczaliśmy. No i rusza Paulinka, rusza Paulina Maciuszek, to jest jej czwarty start na tych mistrzostwach. Przypomnijmy, w sprincie najpierw 56, 28 w biegu łączonym, 34 najlepsza z Polek, bo nie startowała Justyna na 10 km techniką dowolną, a z Justyną Kowalczyk Kristin Stermer-Steyraj. No i na razie jeszcze wciąż tam przez chwilę jesteśmy na pierwszym miejscu. Ile tracą Finki i Szwedki, bo teraz popatrz, jak świetny weekend dochodzi Niskanen i Szwedki na trzecim miejscu. Ale to jest strata ponad 40-sekundowa do sztafety polskiej. Oczywiście to wszystko można odrobić, to się nie łudźmy. Szwedki i Finki nas pewnie dopędzą. Nie, ale my byśmy marzyli o szóstym miejscu, więc zobaczymy, ile w tej chwili szósta sztafeta traci. Na razie marzymy o dużych rzeczach, zobaczymy. Paulinka Maciuszek musi się oczywiście starać jak najdłużej trzymać Kristin Stermer-Steyraj. Steyra to jest medalistka wielu mistrzostw świata w biegu łączonym, potrafi biegać obiema technikami, więc tutaj Norwegowie nie mieli żadnego problemu z obsadą, czy na tę zmianę wstawić. Natomiast... Rosjanki straciły minutę i 3 sekundy, Francuzki minutę 7, Niemki dopiero 7 minutę 13, Amerykanki, Randall osłabła w końcówce, tak jak z kolei Rosjanki przyspieszyły fantastycznie w końcówce. I Randall wyraźnie zmęczona, więc chyba dzisiaj o medale to Amerykanki nie powalczą tak jak w Jeliwarę na początku sezonu. Ale Rosjanki mogą z kolei o medal walczyć.
Minuta 16:09, amerykańska sztafeta ma do polskiej, bo Polki prowadzą. Oto jest ten moment, w którym Justyna Kowalczyk przejęła pozycję liderki. No, ruszyła, Paulinka. Bo to już było parę chwil temu, Paulina 8 Maciuszek. 0,8 sekundy szybciej od Norweżek, od Steyra za Polką i zaraz zobaczymy, jaka będzie. Na razie Paulinka, trzyma się. Paulina, oczywiście zmieniamy styl, proszę Państwa, bo to jest już łyżwa. Paulinka Maciuszek ma akurat zrównoważone te dwie techniki. Poprawiła zdecydowanie tę technikę łyżwową w tym sezonie. No i zobaczymy. Na zjeździe jest dobrze. Zobaczymy, jak będzie na podbiegach. Na razie upłynęło 3 minuty tej zmiany i Paulina Maciuszek jeszcze, Kristin Steyre się trzyma. Teraz będzie podbieg. 384 metry podbiegów suma na tych dwóch pętlach. Przypominam, bo to jest ważna rzecz. Tutaj Steyra pewno będzie chciała zrywać tempo. No, im dłużej utrzyma się Paulinka, tym większa szansa na to, że te następne sztafety nas nie oczywiście dogonią. Też nie wolno popełnić szaleństwa, dlatego że takie zarżnięcie się, mówiąc kolokwialnie, może doprowadzić do olbrzymich strat w końcówce. Szybko zacząć nawet na 5 kilometrów, chociaż to wydaje się krótki dystans w biegu narciarskim, nie wolno. Nie wolno. Trzeba biec swoim tempem. Paulina ma już tę świadomość, widać teraz, już biegnie swoim tempem, już nie stara się przyklejać do Norweżki. No, teraz tylko problem, jak szybko będą biegły Szwedki, Finki, Rosjanki, Francuzki, a właściwie głównie Szwedki, Finki, bo Rosjanki, duża strata było po tych dwóch zmianach, prawie minuta 3,6 do Polek. No ale trzeba przyznać, że tam Iksanowa w drugiej części właśnie zmiany pobiegła fantastycznie, bo ona była dziewiąta, wyprowadziła sztafetę rosyjską na piątą pozycję. Rita Lee Zaroponen, to jest stały punkt, stały fragment gry sztafet fińskich. Ona biegła jako jedyna, bo w tej sztafecie brązowej w Oslo fińskiej tam jeszcze Piro Moranen, Virpi Kuitunen, no i biegła Aino Kaisa Sarinen, a tutaj ten skład sztafety zupełnie inny. No i Roponen jest mistrzynią świata z Liberca jeszcze, kiedy Finki wygrywały, i z 2007 roku, kiedy też wygrywały. Tak. Kylonen, Niskanen, Sarassoja, to jest nowy skład sztafety fińskiej. Roponen jako jedyny ten punkt stały. Zobaczymy. Bez Lahtenmäki, jak powiedziałem, która była, no, świetnie biega również techniką klasyczną, ale tak się zdecydowali trenerzy fińscy. Steyra, Paulina Maciuszek, czyli Norweżki i Polki. 11 sekund straciła Paulina, ale spokojnie, to tak rozsądnie. Gdyby tak starała się trzymać krok w krok, to by mogło się fatalnie skończyć. No i Finki ze Szwedkami. W sztafecie szwedzkiej Anna Haak, wicemistrzyni olimpijska w biegu łączonym, ale to było 3 lata temu. Haak nie jest teraz taka mocna. Natomiast Roponen jest mocna. Roponen jest mocna, ona jest najlepszą łyżwiarką wśród Finek, które zdecydowanie preferują technikę klasyczną, zresztą mają świetnie opanowaną. 30 parę sekund za Maciuszek, sztafeta fińska. No odrobiły już do Pauliny, oczywiście. No, Roponen odrobiła, prawie kilkanaście sekund odrobiła. Ale to, no, nie martwmy się, bo to tak miało być. Nie ma cudów. Nie ma cudów, oczywiście. Natomiast chodzi o to, żeby jak najmniej tracić. Chociaż zaraz, Finki miały 44 sekundy do Norweżek. 30 parę mają Finki do Polek jeszcze. Jeszcze 30 parę mają. Tak. No, czyli 10 sekund, no 13 sekund odrobiły. One idą dwie, więc jest im łatwiej zdecydowanie, bo we wspólnym rytmie Anna Haak i Rita Roponen, a tu samotna liderka Kristin Stommer Steyra. Steyra teraz spokojnie. Paulina Maciuszek traciła 11 sekund, jest w tej chwili pewnie około 14-15. Ten podbieg trzeba go będzie jeszcze raz na tej zmianie pokonać, a więc trzeba zachować siły. Świetnie po tym podbiegu Paulinka i dobrze się odpychać, trzyma równy rytm. To jest taki wskaźnik, czy siada forma, czy siada ją siły, czy nie. Teraz wyskoczyła przed Roponen. No, jeśli wspominamy Paulinę Maciuszek, to też przecież jej mama Michalina Maciuszek też startowała w prezentacji Polski w sztafecie. Wydaje się z tego planu, że bardzo zbliżyły się w tej chwili Szwedki i Finki do sztafety Polski. Michalina w sztafecie, Józef Uszczyk, tata, mistrz świata, a więc geny, zdecydowanie narciarskie.
No, popatrzmy teraz, jaka będzie po 2,5 km, bo to za chwilę będzie ten pomiar, jak przy wjeździe na stadion. Pierwsza pętla trzeciej zmiany za nimi będzie niebawem. Już przy tym punkcie jest Kristin Stommer-Steira. 11 sekund było na poprzednim po 3300 metrach tej trzeciej zmiany. Teraz będzie na pewno więcej. Pytanie, o ile więcej i pytanie, jak blisko polskiej sztafety są w tej chwili rywalki. Najpierw Szwedki i Finki, a potem cała grupa sztafet. Paulina Maciuszek już jest. Paulina tam po tamtej stronie widzieliśmy, teraz jest z tej strony, z tej kamery ujęcie. No, straciła jakieś w stosunku do poprzedniego pomiaru czasu 20 sekund, bo traci w tej chwili 31, a traciła 11. Oraz patrzmy, ile zbliżyły się te dwie, czyli Szwedka i Finka. No, Roponen przed Hag, 43, a więc tylko 12 sekund do polskiej sztafety. No i patrzmy, kto będzie piąty, szósty, bo to nas pewnie, jeśli chodzi o realne obliczenia, metę interesuje. Amerykanki, tym razem w amerykańskiej sztafecie po Randall startuje Elizabeth Stephen, świetna łyżwiarka, minuta 4. Brązowa medalistka mistrzostw młodzieżowych świata na 15 km łyżwą właśnie. Ona była do tej pory, właśnie do tej sztafety złotej amerykańskiej, Randall Diggins. Poza Randall jedyną zawodniczką, która miała jakiś medal na ważnej imprezie młodzieżowej, ale w tym roku Amerykanki ogromne przyspieszenie. No, odrobiła dużo do Pauliny Maciuszek, bo ponad 20 sekund piąta sztafeta amerykańska. Francuski mniej więcej w tym samym czasie, niewiele ileś tam setnych, ale to jest ciągle sporo. Jeszcze to jest kilkadziesiąt, ponad 20 sekund. No tam, ponieważ razem jest taka grupa sztafet, Amerykanki, tak. Francuski, Niemki, Rosjanki, przerwa Włoszki. No Rosjanki są na ósmym miejscu. No pytanie, czy ktoś z tych sztafet jest w stanie dojść nas? Ta przewaga nasza, Pauliny Maciuszek, w tej chwili to 30 parę sekund nad tą grupą sztafet. Maciuszek już w tej chwili jest na czwartej pozycji. Te dwie, i Szwedka, i Finka, wyprzedziły Polkę. Jest zmęczona bardzo, zaczęła mocno jednak. I może czuje chyba mocno, Paulinę, tak, może trochę za mocno zaczęła, próbowała się ambitnie trzymać Steiry. No, to jest duża rutyna, świetne przygotowanie, znakomite umiejętności obiema technikami jazdy. No, a tam jeszcze podbiegi, no wprawdzie ten największy już chyba za nią, ale potem jeszcze jeden, więc zobaczymy. Zobaczymy, zaraz będą zjazdy, może troszeczkę wytchnienia i na razie polska sztafeta jest na czwartej pozycji. Najpierw Norwegia, Szwecja, Finlandia, Polska, a potem za nami Amerykanki, Francuzki, Niemki, Rosjanki. Widzimy liderkę. Kolejny, ale mniejszy podbieg, chociaż to jest, wszystko się to sumuje. Kiedy tak odcina prąd, to tak, potem każdy ruch boli. Tak, to jest strasznie bolesne. Ale mamy nadzieję, że Paulinie tego prądu jeszcze troszkę wystarczy. Szwedki, czyli Hag, i Finki, czyli Roponen. Czyli skandynawskie podium nam się tutaj zapowiada. Finki były trzecie, przypomnę, w Oslo. Niemki na drugim miejscu. Szwedki na piątym. Tam startowała Olsson, Pajala, Kala, Ingemarsdotter. Ingemarsdotter tu też, Kala też na ostatniej zmianie. Ingemarsdotter zresztą dosyć słabo. Natomiast tutaj Hag świetnie. Wiken też bardzo dobrze pobiegła, chociaż jak mówiliśmy, nie jest specjalistką od klasyka. Gdzie jest w tej chwili Paulina Maciuszek? Nie widzimy jej przez chwilę. Trochę się niepokoimy. Wyglądamy przez okno naszego stanowiska komentatorskiego, ale jest gdzieś schowana. Chodzi o to, co się dzieje między nami a następnymi sztafetami. Czyli tą grupą sztafet, na czele której były Amerykanki na poprzednim pomiarze czasu. Tutaj bardzo dobra współpraca szwedzko-fińska, czy skandynawska. I kolejna, pierwsza skandynawka, Krista Stommer-Steira. Kristin Stommer-Steira, 3,8. To jest drugi punkt pomiaru na tej
na tym drugim okrążeniu trzeciej zmiany. Zastanawiamy się, jak pobiegnie, na którym miejscu przebiegnie Paulina Maciuszek. Ja tylko powiem, że zawodniczki przebiegają tutaj tuż koło nas. Niestety nie wyglądało to dobrze. Ogromny kryzys już na tej pierwszej pętli, ale świetnie wyglądał bieg Justyny Kowalczyk. Fenomenalnie wręcz. 40 sekund przewagi, jeżeli porównamy cię ze znakomitą w stylu klasycznym Teresę Jochałk. Wow. Dziękuję. Dobrze mi się biegło, 5 kilometrów jest ok. Bardzo lubię na tych warunkach biegać. I no, mam nadzieję, że takie warunki utrzymają się do soboty. Wszyscy mamy na taką nadzieję, bo to jest plusowa temperatura, brak świeżego śniegu. To wszystko płynie, a Justyna Kowalczyk płynie na nartach. Tak, bardzo lubię taką temperaturę, bardzo lubię taki właśnie troszkę starszy, brudny śnieg i świetnie smarujemy na te warunki, więc czekamy. Oj właśnie. Justyno, ważny start także w perspektywie 30, ważny dla twojej głowy, czy nie? Czy byłaś bardzo spokojna i pewna siebie? Nie, znaczy fajnie, jakby potwierdziło to moje przypuszczenia, że jest dobrze, ale w perspektywie 30 to raczej niewiele zmienia. Tonujemy nastroje, bo Teresa Jochałk zupełnie inaczej biegłaby, wiedząc, że musi z tobą wygrać. Ja myślę, że Teresa, zwłaszcza widząc ją na ostatnim podbiegu, Teresa walczyła na 110%. To super wiadomość w takim razie, ale dystans 30 km zupełnie inna specyfika. Tak. Ma start, taktyki, zmiany nart, zupełnie inna zabawa, więc tak jak mówię, niewiele to ma wspólnego z tym, co będzie się działo za 2 dni, ale jeżeli takie będą warunki, to naprawdę bardzo fajnie. Ale jaką ocenę wystawia sobie dziś Justyna Kowalczyk? Nie widziałam swojego biegu, więc jeszcze nie wystawię. My wystawiamy 5, ale apelujemy o spokój. Zostało kilka dni do najważniejszego biegu. Dziękujemy bardzo Justynie i wracamy do naszych komentatorów. Paulina Maciuszek, niestety ciężki kryzys. Właściwie można powiedzieć, przez moment się zatrzymała. Rosjanki, francuski, amerykanki przed nią. Polska w tej chwili na 7. miejscu. A my widzimy sztafetę numer 2. W tej chwili ucieka Anna Hag Roponen na tym podbiegu. Tak, bo to już jest walka przy końcu trzeciej zmiany i Szwedki wyraźnie na 2. miejscu mają szczęście do srebrnych medali. Tutaj Szwedzi, bo indywidualnie Ingemar Sdotter, bo sprint drużynowy. No i teraz na 2. miejscu tu Amerykanki. Widzą Państwo na 4. pozycji bardzo dobrze biegnie Elisabeth Steffen. Kończy tymczasem swoją zmianę Kristin Steira. Będzie się pewnie broniła Paulina Maciuszek przed Niemkami, przed Włoszkami, które też niedużą mają stratę do Polek, jakieś 8-9 sekund. Zaraz zobaczymy, jak to będzie na końcu trzeciej zmiany. Obyśmy utrzymali 8. pozycję, bo to nie będzie łatwe. Steira, Biergen. Steira kończy, Biergen zaczyna. Ostatnia zmiana sztafety 4x5 km. Polki były na 7. miejscu. Jeszcze czas jakiś przed stadionem. Zobaczymy, na którym miejscu Paulina Maciuszek przekaże tę klepnie koleżankę. Ruszyłaż w tej chwili sztafeta szwedzka, więc Szwedki, Charlotte Kala, dobra, mocna zawodniczka, zwłaszcza łyżwą, zwłaszcza na 5 km. Sara Soja w sztafecie fińskiej, Finki na 3. pozycji, tracą 30 sekund do Norweżek, Szwedki 25. No olbrzymie różnice, bo dopiero teraz Amerykanki jeszcze są z tej drugiej strony stadionu. Elisabeth Steffen jeszcze musi nawrócić i proszę zobaczyć, 55 sekund straty Amerykanek, 4. pozycja. Za Amerykankami biegną Rosjanki. Jessica Biggins w sztafecie amerykańskiej, 21 Amerykanka, mistrzyni świata stąd w sprincie drużynowym. Ona znakomicie biega łyżwą, była 12 w Kusamo na 5 km łyżwą. Niemki przyspieszyły na 6. miejscu, francuski na 7. No i pytanie, czy Polki, czy Włoszki? Włoszka tej chwili wyprzedza Paulinę Maciuszek, a więc będziemy na 9. miejscu po tej zmianie. Denis Herman bardzo mocno pobiegła tę końcówkę. I w Niemki, francuski wyprzedziły Polki. I teraz patrz, no to już jest spora strata. Tam naprawdę ostatnie ujęcie Maciuszek to było już cierpienie ogromne.
I teraz Polka na 9. miejscu. Paulina Maciuszek przekazuje Agnieszce Szymańczak, a Greiter tymczasem klepie w ramię Marinę Piller. Polki na 9. miejscu po 3. zmianie. No dla Agnieszki to zadanie potężne, żeby tam się utrzymać, powalczyć o ewentualnie 8. pozycję. No tak, do Niemek, do 6. pozycji, tej, którą zajmowaliśmy podczas Mistrzostw Świata w Libercu, podczas Igrzysk Olimpijskich, no to jest ponad 20 sekund musiałaby odrobić nad Miriam Gössner, którą widzieliśmy, jak znakomicie biegła blisko podium. Niemka, biatlonistka niemiecka, skończyła ten swój dystans. No, takie są fakty. Nie ma coś się z faktami, że tak powiem, kopać. Chociaż no, chcielibyśmy, żeby Polki były tam w pierwszej 6. czy 8. Będzie jeszcze walka o 1. 8. Dla porównania, Włoszki traciły do Justyny Kowalczyk 1:17, a w tej chwili tę 1:17 odrobiły z nawiązką w czasie zmiany 3. Agnieszka Szymeczek oczywiście jest w stanie powalczyć o 8. pozycję z Włoszkami. Tam była, właśnie ruszyły razem na tę zmianę. Francuzki są ewentualnie jeszcze w zasięgu, bo w sztafecie francuskiej na ostatniej zmianie biegnie Caroline Hugues, 28-letnia biegaczka. Kiedyś miała medal na młodzieżowych mistrzostwach świata, ale to było bardzo dawno. Nie jest tym numerem wiodącym w sztafecie francuskiej. Zobaczymy. Agnieszka Szymańczak jest waleczna. Pamiętamy w sztafecie sprinterskiej, gdyby nie wypięła jej się narta, być może Polki już tam byłyby na 8. miejscu. Na razie jesteśmy na 9. pozycji z szansami na 8., a może na wyżej. Jessica Diggins i Julia Czekaliewa, a więc brązowa medalistka na 10 km techniką dowolną. Czekaliewa dogania w tej chwili. Miała zresztą niedużą stratę, 8 sekund miała na zmianie, więc teraz zmniejszyła trochę tę przewagę. Marit Bjergen miała 25 sekund w momencie, kiedy przejmowała prowadzenie od Kristin Steiry. No, mówiliśmy od początku, sztafeta norweska, właśnie musiałaby się wydarzyć jakaś katastrofa, aby Norweżki przegrały. Równy zespół na ogromnie wysokim poziomie. Przypomnę, Heidi Weng rozpoczynała, Therese Johaug na 2. przegrała swoją zmianę, ale na tej zmianie biegła Justyna Kowalczyk, właśnie z nią przegrała. Potem z Kristin Stommersteira znakomicie, no i Bjergen właściwie ma tylko formalnie zakończyć tę stafetę na pierwszym miejscu. Chociaż Kala 2,5 sekundy do Bjergen odrobiła na tym pierwszym odcinku, ambitnie. Teraz widzimy Rikke Sarasoje. 40 sekund straciły sporo Finki do Szwedki. Kala biegnie świetnie. No, znakomity przede wszystkim Kala zawdzięcza tę swoją dobrą pozycję Annie Haag, która, mówiliśmy po tym srebrnym medalu olimpijskim w biegu łączonym, te następne sezony miała takie niewyraźne. W tym roku próbowała też coś zdziałać, ale niczego się jej nie udało. Natomiast ten bieg akurat i ten atak nad Roponen był bardzo dobry. No i to jest w efekcie przewaga Szwedek nad Finkami. Diggins trzyma się przed Czekaliewą, Amerykanki przed Rosjankami. To jest 4. i 5. pozycja. Bjergen dostaje informację, ile za nią jest Charlotte Kala. A tu któraś ze sztafet dublowana o całe okrążenie, czyli o 2,5 km. To Czeszki chyba. Czeszki cały czas, chociaż niekoniecznie. To mogą być Estonki, które się tam na moment pokazywały ładnie na pierwszej zmianie. Czeszki 3:51, 4 minuty straty do prowadzącej Norwegii. Estonki były na 14, Słowenki na 15 miejscu, 16 sztafet wystartowało. Kazachstan, to może być też Kazachstan, tak, prawdopodobnie tak jest. Charlotte Kala, równo, mocno, pod górę, ona świetnie biega łyżwą, znacznie gorzej techniką klasyczną. No niestety tracimy, bo jesteśmy na 9. pozycji za Włoszkami i w tej chwili Agnieszka Szymańczak traci 9 sekund do Marie Piller z Włoch, a więc 9 sekund straty, ta strata niestety wzrosła. Na 9. miejscu Polki. Kto tam jest za nami, czy się obronimy na 9. miejscu? Kanada już się wycofała z walki. Rikke Sarasoje na naszym w tej chwili obrazie. To jest 3. sztafeta. Potem Amerykanki. To też spora strata. Jessica Diggins. Rosjanki. Więc Diggins nie pozwoliła się wyprzedzić
Czekaliewej. To była reprezentacja Kazachstanu, ta ostatnia. Dublowana. Mhm. Chyba zeszła, zdublowana, więc zdjęta. W ostatniej zmianie tam biegła Szewczenko, ale nie ta Szewczenko z Ukrainy. Tak, to Anna Szewczenko. No, teraz powiększyła się przewaga Marit Bjergen. Przed chwilą to były 22 sekundy, już jest 26,8 sekundy nad Charlotte Kala, więc Kala najpierw poniesiona entuzjazmem przyspieszyła, ale teraz jednak równe tempo Bjergen jest szybsze od tempa Szwedki. Widzieliśmy ten moment, w którym trener przekazał jej Bjergen informację, że Kala się zbliża, więc ona po prostu lekko docisnęła i już odjeżdża Bjergen, Kala, Sarasoja, czyli Norweszki, Szwedki, Finki. Finki też tracą do Szwedek. Teraz widzą Państwo, że świetnie biegnąca Czekaliewa wyprzedziła Jessica Diggins. Rosjanki zatem na czwartym miejscu. Diggins traci 3 sekundy, Amerykanki na piątym. Na szóstym zdaje się powinny być albo Niemki, albo Francuzki. Właściwie na tych pierwszych trzech pozycjach medalowych wygląda, że sytuacja jest już opanowana. Tutaj musiałbym mieć jakieś niebywałe przyspieszenie Czekaliowa, aby dogonić Finki, czyli aby dogonić Sarasoję. Kwestia tylko, na którym miejscu skończą Polki. Ostatni komunikat, jak mówiłeś, dziewiąta pozycja i strata do Włoszek w sztafecie włoskiej. Na ostatniej zmianie biegnie Agriter. Nie, przepraszam, Mariana Pile. Mariana Pile, 28, Agriter biegła na poprzedniej. Mariana Pile, siódma w Davos, tak, na 10 km łyżwą, a więc... No, liczyli Włosi, że tu dobrze pobiegnie, ale tu tak dobrze u siebie na Mistrzostwach Świata nie pobiegła. Natomiast no, biegnie na tyle dobrze, że odrywa się od Agnieszki Szymańczak. Rosjanki na czwartym, Amerykanki na piątym. Traci coraz więcej Diggins do Czekaliewej. Diggins, złota medalistka w sprincie drużynowym wraz z Kicken Randall. Norweżki biegną po obronę swojego tytułu, a jednocześnie Marit Bjergen po 11 swój złoty medal i 17 medal łącznie Mistrzostw Świata. Patrzymy indywidualnie na osiągnięcie na tych mistrzostwach, to będzie trzecie złoto dla Bjergen. Ma już 2 złote i 1 srebrny medal. Więc czwarty medal Marit Bjergen. Ten srebrny już chyba bardzo mocno zabolał, bo tam dała się wszystko, a mimo to Teresa była 10 sekund szybsza od niej. A Szwedki na srebrno, bo cały czas tak i w sprincie drużynowym i teraz Charlotte Kala chyba również srebrny medal. To będzie dla niej drugie srebro, bo biegła przecież z Ingemars Dotter razem w sprincie drużynowym i zajęła drugie miejsce. Czyli powtarza się układ dokładnie z Mistrzostw Świata w Oslo. Tak, podium zapewne się identyczne. Dokładnie. Norweżki, Szwedki, Finki. Szwedki biegły wtedy w składzie Ingemars Dotter, Haag, którą widzieliście, świetnie biegła Johansson, Brita Johansson, i Charlotte Kala zamykała tę zmianę. Finki, no już mówiliśmy, Muranen, Sarinen, Roponen, Lahtemäki. Chyba, że Czekaliewa dogoni Sarasoję, bo to jest jeszcze nie jest zamknięta sprawa. Ten brązowy medal Czekaliewa, która ma już jeden brąz indywidualnie, bardzo zbliżyła się teraz do reprezentacji Finlandii. Zwłaszcza na tym drugim okrążeniu Czekaliewa z dużą energią, mocna fizycznie. To jest nieduża odległość. I może być tam walka albo sprinterska, albo właśnie po prostu zmęczenie Finki. Tymczasem tutaj nie widać specjalnego zmęczenia po Marit Bjergen, jak zaprogramowana równym rytmem. Dostała informację przyspiesz, bez problemu przyspieszyła. 1200 metrów do mety, do złotego medalu już zostało tylko Marit Bjergen i sztafecie norweskiej wraz z nią, a to Charlotte Kala, która traciła 26 sekund na poprzednim pomiarze czasu, a teraz ta przewaga wyraźnie większa.
40. Zobaczymy za chwilę. Czekaliewa już jest za Sarasoją, a więc Rosjanki za Finkami. Walka o brązowy medal będzie pasjonująca. Ze wskazaniem na Rosję chyba w tej sytuacji. 34 sekundy. Norwegia przed Szwecją. No i tu zmęczona bardzo Sarasoja. Wyraźnie już jakby nie podejmuje walki. Albo spróbuje się przykleić do Rosjanki, ale wygląda Czepkaliewa na znacznie mocniejszą, tutaj znacznie w lepszej dyspozycji. Tak, odjeżdża. A zatem zmiana nie będzie tak jak w Oslo. Nie będzie. Chyba. Urozmaicenie. Urozmaicenie. Rosjanki wysoko. One były w Oslo na 6. miejscu. Tam biegała w tamtej sztafecie Valentina Novikova, Iksanova, Julia Czekaliewa biegała wtedy na 3. i Olga Michajłowa. Tymczasem Jessica Diggins, Amerykanki na 5. miejscu, ale Diggins traci do 4. z tej chwili Sarasoi ponad 20 sekund, jak Państwo widzą. 20,8 sekundy. Diggins to też oczywiście bardziej sprinterka niż biegaczka na długich dystansach. Ten dystans jest dla niej już bardzo, bardzo długi. Patrzmy teraz, czy tam się coś zmieniło w sytuacji między Włochami a Polską. Włoszki były na 8. miejscu, Polki na 9. pozycji. Tak, lata się powiększała, bo jeszcze mamy taki pomiar, którego Państwo nie widzą na swoich ekranach. 17 sekund już traciła Agnieszka Szymańczak do Marianny Piller z Włoch. Charlotte Kalla najwyraźniej biegnie po srebro, bo to już jest niedaleko stadionu. Marit Bjergen poza zasięgiem, 34 sekundy na ostatnim pomiarze czasu przed Kalą. Teraz tylko zjazdy i meta. Rosja, Finlandia. Czekaliowa przed Sarasoją. Czy to się utrzyma? Bo widzieliśmy na tym podbiegu, że na to wyglądało. Zjazd z tej chopki i Mistrzostwo Świata po raz kolejny, ale to nie jest żadne zaskoczenie dla sztafety. Norweżyk w znakomitym składzie. Heidi Weng, Therese Johaug, Kristin Stommersteira i Marit Bjergen, która już triumfuje razem z flagą norweską. To są ostatnie metry, ma ogromną przewagę, ponad 30 sekund nad sztafetą szwedzką. Nie widać jeszcze Charlotte Kalli na tej hopce tam za bramą. To jest taki wjazd na stadion. Duża, duża przewaga, właściwie można powiedzieć knockout. Ponad godzinę rywalizacji i 5. medal dla Marit Bjergen na tych i koleżanek. Wojbęk. Czwarty medal, przepraszam. Tak. Czwarty, a trzeci złoty. Jest Kalla. Jest srebro. Trzecie srebro w biegach dla Szwecji. Czwarte, bo wczoraj przecież Olsson był też drugi. Ingemarsdotter, Wickenhag, Charlotte Kalla. Taki był skład srebrnej sztafety Mistrzostw Świata Val di Fiemme. I na 3. miejscu Rosja, Iwanowa, Iksanowa, Guszcina, Czekaliewa. Jej zawdzięczają Rosjanki medal. No i dużo wskazuje na to, że Polki ukończą tę rywalizację na 9. miejscu, bo na 1200 metrów przed metą Agnieszka Szymańczak traciła do Piller 26 sekund. 36 sekund nawet. A skoro 36 sekund, skoro coraz większa była ta strata, to cudów nie ma. Amerykanki kończą tę rywalizację, wygrały z Finkami, a więc Diggins wyprzedziła, co wielkie. Sarasoja bardzo osłabła. Amerykanki na 4., Finki, mistrzynie sprzed 4 i sprzed ilu, sprzed 6 lat. Dopiero na 5. miejscu, bardzo zmęczona i finiszuje w tej chwili Ricka Sarasoja. Na 6. miejscu będzie walka Francuzek z Niemkami o to 6. miejsce. Francuzki były przed Niemkami, a jak to będzie na końcu, bo pamiętajmy, że w sztafecie niemieckiej jest ta Miriam Gessner znakomita. 4. indywidualnie na 10 km, ta biatlonistka. Francuski, jednak francuski. Wygląda na to, że tak. Francuski. W sztafecie francuskiej na ostatniej zmianie Karolin Hig. Też świetnie biegła na 10 do tak. Długo była przecież liderką na mecie. 10. ostatecznie indywidualnie. No i Niemki na 7. miejscu. Gessner w tej chwili finiszuje. Francuski zadowolony z tego 6. miejsca. No i jest zdecydowany postęp tych młodych dziewcząt młodych, no bo nie wszystkie są już takie młode, natomiast zdecydowany postęp
Polek. W związku z trenerem Iwanem Chudaczem, który pracuje dopiero od roku, więc jeszcze musi troszkę upłynąć czasu, zanim ta sztafeta się wyrówna. To jest sztafeta rzeczywiście na bieganie wyższe niż dzisiaj. To się skończy na pewno 9 pozycji. Niemki na 7. Marina Piller. Marina Piller zmierza na 8 miejscu, no i będziemy wypatrywali Agnieszki Szymańczak. Przed 2 laty byliśmy, Polki były na 8 miejscu. Tu mimo świetnego biegu Justyny Kowalczyk będą najwyżej na 9. Ale ten bieg Justyny Kowalczyk trzeba jeszcze raz przypomnieć. Fenomenalne 5 km, równe, spokojne, mocne, z wyraźną determinacją. No, to jest dobra wiadomość przed sobotą, przed pojedynkiem z Norweżkami w biegu na 30 km. Widzimy w tej chwili my ze swoich okien, ze stanowiska komentatorskiego Agnieszkę Szymańczak. Ma jeszcze 100 metrów do mety. Teraz widzą też Państwo, reprezentantkę Polski. No nie ma 8 miejsca, czyli nie ma tego stypendium też wymarzonego. No trudno. Tym razem się nie udało. Polki, widzą Państwo, stracą ponad 3,5 sekundy. Złoto dla Norwegii, Polki na 9 miejscu. Tak kończy się sztafeta, jutro sztafeta mężczyzn, a 2 marca bieg na 30 km techniką klasyczną. A dzisiaj skoczkowie i jeszcze raz skoczkowie. My też zapraszamy do TVP Sport na kombinację norweską, szalenie ciekawą. Szalenie ciekawa do TVP Sport. Żegnają się na razie Przemysław Babiarz i Marek Jóźwik. Do usłyszenia.